gniewajcie się rano za to nasze spóźnienie, ale wiecie jak to jest, jak moja baba zaczyna się ubierać do wejścia, no? Gadaj, zróbcie dali jeden, lepiej powiedzieć dopiero pół godziny temu z piwa wrócił. Tłumacz się teraz ku panu kierownikowi, tłumacz się! Doskonale się zapowiada. Jak tak dalej pójdzie, to jutro nas normalnie wygwizdają. Straszny sen reżysera. Tak można by nazwać sztukę, którą zaprezentowano w Wiejskim Domu Kultury w Siedliskach. Przedstawił ją, występując w nietypowej dla siebie roli, regionalny zespół pieśni i tańca Koronka z Bobowej. Pomysł na tę sztukę zrodził się w zimie. Autor scenariusza, Bogdan Krok, posiłkował się przedwojenną sztuką, przenosząc ją do teraźniejszości. Akcja toczy się w Domu Kultury, gdzie kierownik amatorskiego zespołu teatralnego ma szalone problemy z dopasowaniem realizacji przedstawienia do szczęśliwego końca. Myślę, że jest to na tyle trafne i ludziom trafia do przekonania, że jak jeździmy po gminie, bo przede wszystkim staramy się pokazać to tam, gdzie jest taka możliwość w naszej gminie, to i poza, to ludzie to bardzo dobrze odbierają, bawią się, aczkolwiek ci, którzy w takich rzeczach biorą udział, to mówią, że jest to rzecz z cyklu Straszny sen reżysera. Wiejski Dom Kultury został oddany do użytku po generalnym remoncie w październiku ubiegłego roku. Cały czas nam zależy na tym, żeby ten budynek żył, żeby tu coś się działo i stąd dzisiaj to przedstawienie. Myślę, że to jest początek, może jeszcze nie mają ludzie przekonania, ale powoli będziemy dążyć do tego, żeby właśnie coś tu się działo, żeby ciągnąć tu nasze środowisko siedliskie ze współpracą z Kołem Gospodyń Wiejskich, która tutaj już prężnie działa. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Obiekt ma wielorakie przeznaczenie. Mieści się tutaj biblioteka, mamy my jako strażacy, bo również jestem naczelnikiem OSP, mamy swoje miejsce, mają tutaj miejsce panie z Koła Gospodyń Wiejskich, także mamy gdzie się podziać, mamy gdzie działać. Myślę, że to już z miesiąca na miesiąc będzie ten dom żył, tętnił coraz bardziej. Przedstawienie to prezentowane było również poza granicami gminy. I choć w Siedliskach frekwencja nie dopisała, tak jak spodziewali się tego organizatorzy. Chciałabym, żeby nasza wieś tętniła życiem. Tym bardziej, że mamy ten nowy dom kultury, żeby to coś się działo, żeby te ludzie nasi korzystali z tego. Czy to młodzież, czy to dorośli. No żeby coś znać było, że w naszych Siedliskach coś się dzieje. Hildegardo, księżniczko, przysięgam ci, że miłość moja sięga na dwa palce do góry. Że miłość moja sięga na dwa palce do góry. Nie, nie. To ty masz podnieść dwa palce do góry, bo to przysięga. Że miłość moja sięga na wieki ku tobie. Księżniczko, księżniczko, jak tam dali było z tą cholerną księżniczką, podpowiadaj pani, a nie drzymaj w tym budzie. Ładzy wieści, jak z całymi wieczorami nie siedział przy katek, to już mi dawno się swojej roli wyuczył. Cały psa w nosce, kutnico jedna, posadu twojego nie przed. Księżniczko, uwierz moim słowom. Uwierz moim słowom, co płyną z